W tym filmie pokażemy, jak zmienić ten kawałek metalu we wspaniałe palenisko. W Norton wierzymy, że coraz chłodniejsze wieczory to nie powód, by rezygnować już ze spędzania czasu na świeżym powietrzu. Ten film i darmowa przejrzysta instrukcja pomogą Wam zbudować swoje własne palenisko Norton. Weźmy się do pracy. Zrobimy całkiem spore palenisko. Długość naszej podstawy musi wynosić 700 mm do tego miejsca, a szerokość 260 mm. Zaznaczę też boczne ścianki paleniska. Mamy wyznaczone nasze dwie sekcje. Teraz musimy dobrze zamocować element, aby nic się nie ruszało podczas cięcia. A skoro o cięciu mowa, dzisiaj do cięcia będę używał naszej tarczy Norton Quantum 3 o grubości 1,3 mm. To tarcza ceramiczna. Używam tarczy o grubości 1,3 mm, a nie 1 mm, ponieważ chcę, aby tarcza zachowała stabilność, ponieważ tniemy tu wzdłuż bardzo długich linii prostych. Tarcza o grubości 1 mm może się lekko wygiąć, dlatego wybieram 1,3 mm. Ok, zamontujmy tarczę na maszynie. Teraz czas na płytę końcową. To trochę bardziej skomplikowane niż płyty boczne czy płyta dolna, ale maksymalnie to ułatwimy. Można zmierzyć punkt środkowy swojego paleniska i użyć tego narzędzia, aby określić kąty 45 stopni. Można też po prostu sprawdzić wymiary na płycie pokazane tutaj lub w naszej instrukcji. Mamy dwie płyty do zrobienia, więc lepiej weźmy się do roboty. Mamy to. Mamy wycięte wszystkie płyty do naszego paleniska, ale widać, że na krawędziach po cięciu mamy wiele zadziorów i ostrych miejsc, które musimy usunąć dla bezpieczeństwa. Ułatwi mi to również późniejsze spawanie. Użyjemy ściernicy lamelkowej Norton Extreme. Możemy użyć P40 lub P60, a nawet naszej ściernicy Vulcan. Musimy popracować tutaj, usunąć zadziory i ostre krawędzie. Załóżmy ją na szlifierkę i weźmy się za gratowanie. Hej Paul, hej Derek, jak się masz? W porządku, a ty? Tak samo, to dobrze, pomyślałem, że do ciebie wpadnę. Co tu tworzysz? Buduję palenisko. Właśnie zaznaczam miejsca na otwory na płycie. Skoczę po swój sprzęt ochronny i zaraz wracam. Dzięki, okej. Czekając na powrót mojego uczynnego kolegi, dokończę wyznaczanie miejsc na otwory dekoracyjne i wentylacyjne w płycie dolnej. Wszystkie wymiary znajdują się w naszej instrukcji, ale także tutaj na ekranie. Instrukcje są bardzo przejrzyste. W porządku, ruszamy. W porządku, mam sprzęt ochronny, możemy zaczynać. Do twarzy ci w tym. Całkiem niezły sprzęt. Przyzwoita maszyna, co nie? Pewnie. To magnetyczna wiertarka rdzeniowa. Bardzo dobrze sprawdza się przy wierceniu otworów o większej średnicy, takich jak w górnej części naszego paleniska. Jeśli nie macie dostępu do takiej maszyny, możecie wywiercić otwory za pomocą normalnej wiertarki ręcznej, więc nie przejmujcie się, jeśli nie macie takiej maszyny. Wystarczą narzędzia, które macie w domu, nie będzie z tym problemu. Zacznę wiercić te otwory, a ty? Ja zabiorę się za nogi. No tak, trzeba je przyciąć. Tak, zabiorę się za to teraz. Doskonale. Dzięki, a ja zacznę wiercić. Kiedy Paul wiercił otwory w płytach, ja mierzyłem nogi. Przytnę je. Później nadamy im odpowiedni kąt. Przytnę je tak, żeby potem móc je zespawać. Ok. Wszystkie nogi mają teraz odpowiednią długość. Mamy też właściwe kąty na wszystkich elementach stanowiących nogi paleniska. Teraz musimy jeszcze popracować nad powierzchnią. Jak ci idzie? Wszystko w porządku? Myślę, że teraz usuniemy zgorzelinę i ostre krawędzie. Właśnie mówiłem, że trzeba coś zrobić z powierzchnią. Dokładnie. Tak się składa, że mam w mojej magicznej torbie idealny produkt do tego zadania. To tarcza Blaze Rapid Strip, w 100% ceramiczna, do zdzierania i gratowania.
Pozbyliśmy się zgorzeliny. Co myślisz o wykończeniu? Szczerze mówiąc, wykończenie jest niezłe, ale myślę, że skoro malujemy pistoletem, będziemy mieli cienką warstwę farby. Możemy jeszcze trochę poprawić, żeby wykończenie było trochę bardziej jednolite. Tak, rozumiem. Jaki produkt będzie najlepszy? Tak się składa, że w mojej magicznej torbie mam naszą tarczę Vortex Rapid Blend. Ta tarcza ma nasze unikalne ziarno Vortex, które pozwala uzyskać naprawdę dobre wykończenie przy jednoczesnym usuwaniu rys. Do roboty. Tak jest. Użyjemy spawarki MIG do zczepienia części paleniska w jedną całość, zanim przejdziemy do głównych spoin. Zanim zaczniemy, trzeba zadbać o odpowiedni sprzęt ochrony osobistej, czyli takie żaroodporne, skórzane rękawice i maskę spawalniczą. Chyba jesteśmy gotowi, co, Derek? Zaczynamy! Okej, szczepianie zakończone. Jestem przekonany, że palenisko nam się nie rozpadnie. Teraz musimy je tylko odwrócić i zespawać. Okej, dzięki. Do zobaczenia. Jeszcze raz dziękuję ci za pomoc. Dzięki. Trzymaj się. Wygląda na to, że jestem zdany na siebie, więc zabiorę się za spawanie. Okej, mamy zespawane nogi oraz główny korpus paleniska. Jak zapewne zdążyliście się zorientować, nie jestem najlepszym spawaczem na świecie. Ale na szczęście całkiem nieźle radzę sobie ze szlifierką kątową. Teraz wygładzimy więc spoiny na korpusie paleniska, które są dość duże. Użyję w tym celu ściernicy lamelkowej, by wygładzić spoiny i zaokrąglić krawędzie. Da to ładne, gładkie wykończenie. A do nóg użyję krążka włókninowego, ponieważ chcę, aby te spoiny zniknęły. Ale chcę też uzyskać płaską powierzchnię. Nie chcę więc żadnego żłobienia. Na szczęście mam odpowiednie produkty w mojej magicznej torbie, więc już je wyciągam i zabieram się do pracy. Mamy to. Palenisko Norton. Idealne na spotkania w chłodniejsze wieczory. Koniecznie pobierzcie darmową instrukcję ze szczegółowym opisem narzędzi i produktów ściernych, których użyliśmy do jego budowy na wszystkich etapach, dzięki której zbudujecie swoje własne palenisko Norton. Powodzenia!